Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałacu Tużno, Pałacu Romantycznego, kilkanaście kilometrów od Torunia, gdzie odbywa się czwarta konferencja Rady Językowego Uniwersytetu Leszczynowego. Przepraszam za wyrażenie, wydarzenie stymulujące intelektualnie. Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałacu Tużno pod Toruniem, gdzie zakończyła się właśnie czwarta konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Naszym gościem jest dr Radosław Gawroński z Instytutu Archeologii UKSW, który wygłosił wczoraj wykład na temat kawalerii w wojsku starożytnej Grecji i Rzymu. I dzisiaj o tym trochę pogawędzimy, ponieważ w świadomości i w kulturze popularnej starożytność generalnie z koniem się nie kojarzy. Żołnierz starożytny to żołnierz pieszy. A to nie jest prawda do końca. No nie, tak. Koń był fanaberią, jeśli chodzi o utrzymanie. Koszty były droższe. Nie był tak bardzo przydatny w rolnictwie, jak w późnych wiekach średnich. W związku z czym, poza tym w sieci śródziemnomorskim jednak brakuje dobrych pastwisk, mimo wszystko. Ale był bardzo przydatny, bo trzeba było szybko się poruszać na polu bitwy. Przy czym utrzymanie konia było drogie i ludzie, których stać na to było, byli wąską elitą. Ale konie musiały być wykorzystywane podczas działań wojennych, bo trzeba było rozpoznawać, gdzie przeciwnik jest, bo trzeba było szybciej otaczać skrzydła przeciwnika i w pewnym momencie po prostu ta konnica była nieodzowna, mimo że przez większość czasów starożytnych nie było siodeł ani jakichś bardziej skutecznych strzemion, a te, które były, to były wyjątkami. Nie używano ich powszechnie. Ta konnica nie mogła robić tego, co robiła na przykład konnica w średniowieczu czy w czasach nowożytnych. Miała pewne swoje ograniczenia. No to poważne ograniczenia, dlatego że brak siodła no to jest udręka dla jeźdźca, a brak strzemion no to jest łatwo o wypadek, prawda? Szczególnie jeżeli człowiek operuje w obliczu przeciwnika, który jest uzbrojony. Ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jazdy bez strzemion. Jak to mogło wyglądać? Ale nie, to nam się tak wydaje. Aha. To nam się tak wydaje. Wystarczy poczytać o tym, jak rygorystyczne było przygotowanie hetajrów Aleksandra Macedońskiego, którzy byli przecież arystokratami i których było stać na to, żeby poświęcać czas na ćwiczenia fizyczne, a nie na zajmowanie się pracą. I ci ludzie, po prostu robiąc to od dziecka, potrafili to robić. I podejrzewam, że poziom techniczny przygotowania jeździeckiego takich arystokratów, którzy mieli czas ćwiczyć, był o niebo wyższy niż w większości współczesnych jeźdźców. Aha. Potrafili sobie radzić. Oczywiście na polu bitwy to był pewien dyskomfort, bo można było łatwiej stracić równowagę, ale to nie jest aż taki problem. Natomiast problem, mało osób zdaje sobie sprawę, że brak siodła to jest bardziej problem dla konia. Bo to chodzi o ciężar jeźdźca. Tam w organizmie powstają bardzo złożone przemiany, które powodują atrofię mięśni. Jeżeli się tego konia zanadto obciąży, a nie ma czym rozkładać ciężaru. I tu był problem. Aha. No dobrze, ale wracając do tych strzemion, no bo jest walka, żołnierz, myśmy się przyzwyczaili do takiej wizji, że żołnierz konny jedzie, unosi się w strzemionach i atakuje przeciwnika, a tutaj nie było strzemion, więc jak to wyglądało, kiedy trzeba było coś zrobić, jaka była technika tej walki konnej stosowana w wojsku greckim i wojsku rzymskim? Znaczy Grecy to opierali się na derkach i starali się trzymać kolanami. Natomiast Rzymianie w pewnym momencie, znaczy Rzymianie, zapożyczone ze wschodu takie pierwsze siodła, które były oparte o drewnianą konstrukcję wewnątrz. I te siodła, mimo że nie posiadały strzemion,
potrafiły utrzymać jeźdźca, bo tam były takie wypustki z przodu i z tyłu, za nie można było je ścisnąć nogami, można było się oprzeć częścią pleców, określmy to eufemistycznie, bo to nie o plecy chodzi. I to już dawało pewien komfort. Nawet te siodła były bezpieczniejsze od współczesnych, tyle tylko, że się ciężko na nie wsiadało, bo te wypustki były dosyć wysokie. A też problem, my mamy taki mit, że to unoszenie się w strzemionach to jest istotne. Strzemiona przeniesiono do takiej pozycji, żeby można było się w nich unieść dopiero gdzieś tak w XIII wieku. I wpadli na to Mongołowie. Wcześniejsze siodła średniowieczne, jak się popatrzy na przykład na ikonografię, czy średniowieczną z terenów Europy, czy chińską, to puślisko od strzemion wisiały z przodu, tuż przy przednim łęku i bardziej się w nich zapierano niż unoszono. Dopiero jak gdyby, jak to widać po chińskich dziełach chińskich malarzy, dopiero gdzieś tak pod koniec XII wieku Mongołowie na to wpadli, że można się unieść w strzemionach i unosząc się w strzemionach strzelać z łuku cały czas. Inna była technika strzelania w łuku wtedy już, niż na przykład ta stosowana jeszcze przez Saracenów w czasie walk z krzyżowcami. I to im dawało pewną przewagę. Mogli strzelać z oddali i jak gdyby dłużej przebywając w galopie. Tak? To są czasy średniowieczne. Natomiast w antyku eksperymentowano ze strzemionami, bardziej na terenie Azji Środkowej niż na terenie Indii, niż na terenie Europy. Robiono strzemiona z pętelek rzemiennych, jakieś elementy drewniane do nich donoszono. Teraz dzięki moim badaniom udało mi się ustalić, że pewne elementy tego nawet przeniknęły do Europy, ale nie zaadoptowano tego, bo ten pomysł był niebezpieczny. To znaczy, i dopiero Awarowie w wczesnym średniowieczu przywieźli strzemiona, które były w pełni z metalu wykonane i które dawały taką możliwość, żeby noga w nich nie ugrzęzła. No właśnie, a ja jeszcze wczoraj zapomniałem pana zapytać, ponieważ oprócz tych różnych mitów dotyczących pojawienia się strzemion, o których wczoraj rozmawialiśmy, jest jeszcze taki, że to Frankowie wymyślili strzemiona. Sam to słyszałem, ale to nieprawda. Nie, Frankowie korzystali z wiedzy, którą przynieśli do Europy Awarowie. Poza tym to nie jest tak, że się pewne rzeczy odkrywa jednorazowo w dziejach świata. Te eksperymenty wczesne na terenie Indii, na terenie państwa kuszańskiego po prostu zostały zapomniane, bo to nie chwyciło. To tak jak z rewolwerami, które były już w renesansie, tylko nie było odpowiedniego aparatu, żeby je odpalać. Dopiero w XIX wieku pan Colt wymyślił właściwy sposób. Tak samo było z tym. Wróćmy jeszcze do strzemion i do sprawności jeźdźców starożytnych, bo wczoraj rozmawialiśmy o wzroście koni, tak? O tym, ile te konie, jakie one były duże. No bo jak nie ma strzemion, to jak wskoczyć na tego konia? Były rozmaite techniki. Prawdopodobnie część koni była przyuczana do tego, żeby obniżyć się dla celów wsiadania. Znaczy tak, nie no, można konia nauczyć różnych sztuczek, ale jeżeli nie było tych bardzo wysokich wypustek i jeździec nie był obciążony ciężarem zbroi, to naprawdę nie był problem. Rzymski pisarz Arian pisze o takim rodzaju wsiadania na konia, taki tak zwany skok podróżnego, on tak określał, kiedy no, w biegu jak gdyby wskakiwano na konia, co zresztą każdy człowiek, który zna trochę woltyżerkę, wie doskonale jak to się robi, że to trzeba prawda, w odpowiednim momencie tego konia za coś złapać, wykorzystać jego pęd do tego, żeby się odbić od ziemi i potem już... Samo idzie, tak. Nie będę próbował. Ale...
Natomiast w momencie, kiedy sytuacja się zmienia diametralnie, jeżeli jeździec jest obciążony zbroją. Mhm. I to jest podstawowy problem, bo te pomysły średniowieczne, znaczy starożytne, nie średniowieczne, to jednak miały to ograniczenie, że w większości przypadków, pomijając takie jakieś takich ciężkich jeźdźców jak na wschodzie, w Iranie czy sarmackich, to było ograniczenie, bo nie dość, że to zwiększało nacisk na grzbiet konia, to jeszcze był problem z przeważeniem ciała jeźdźca. Tak? Zbroja bardzo poważnie potrafi utrudnić utrzymanie równowagi, bo to tak jakby przyłożyć na ramię wahadła dodatkową siłę. I to był kłopot. I tutaj ten rzymski pomysł z tymi wypustkami działał naprawdę bardzo dobrze. Problem był taki, że trzeba było jakoś na tego konia wsiąść, a oczywiście nie wiemy, czy te teksty Ariana, które odnoszą się do zupełnie innej rzeczywistości, prawdopodobnie gdzieś tam do wschodnich oddziałów, można zastosować do tego designu, który był stosowany tylko nad Renem i w Brytanii. Mhm. Dobrze, a czy możemy mówić o jakichś spektakularnych sukcesach militarnych starożytnej kawalerii? No, Aleksander Wielki, tak, który wręcz na bardzo prostym zestawie technicznym, bo oni tylko jeździli na derkach, mieli dosyć restrykcyjne wędzidła, ale bardzo niesympatyczne z punktu widzenia współczesnych koniarzy i wielbicieli koni. Dręczące zwierzęta. Tak, dręczące, jak najbardziej. Mieli długie włócznie, których w sposób bardzo skuteczny używali i to był bardzo prosty design, ale wszystko działało dzięki znakomitego wyszkoleniu ludzi i przygotowaniu fizycznemu. Dzięki tej komisji Aleksander potrafił, to było jego głównego ostrze ataku. Wszystkie bitwy Aleksandra Wielkiego to było jak mecz bokserski. Najpierw było parę prostych, tak? To robiła piechota, która była uzbrojona w niezwykle długie włócznie, które dawały przewagę piechocie macedońskiej, a jak się pojawił słaby punkt, to potężny lewy sierpowy gdzieś w lukę, w miejsce, gdzie można było uderzyć, zazwyczaj tam, gdzie stał król Persów, bo to on nie wytrzymywał nerwowo tych eksperymentów, dwa razy dał nogę takim przypadku. I to jest akurat przykład znakomitego użycia konnicy, jeśli chodzi o antyk. No dobrze, a Rzymianie? Rzymianie mieli problem, bo Rzymianie narodem jeździeckim nie byli. Ufali bardziej piechocie. Na początku ich konnica bywało, że zsiadała z konia co wynikało, no tak jak rycerze francuscy czy angielscy w czasie wojny stuletniej, kiedy z różnych powodów bezpieczniej było walczyć na piechotę. To się zmieniło w momencie, kiedy Rzymianie zaczęli wykorzystywać ludy barbarzyńskie z pogranicza państwa rzymskiego, które były uczone jeździć od dziecka. I wtedy naprawdę ta jazda potrafiła sporo zrobić, natomiast nigdy nie była decydującym czynnikiem na polach bitew, bo jeszcze nie było całego aparatu, który by potrafił to wszystko w odpowiedni sposób ustawić. Tak? To rycerz średniowieczny nie wziął się znikąd, to był ślad ślad ewolucji. A tutaj był to ważny komponent. Szkolenie jeźdźców było niezwykłe i to ich umiejętności analizowane dzisiaj przez rozmaitych specjalistów od na przykład jazdy westernowej i jednocześnie z dużym zacięciem do historii antycznej pokazują, że to, co oni potrafili zrobić i o czym piszą teksty antyczne, to była bardzo trudna sprawa nawet dla dobrze wyszkolonych jeźdźców, ale ta jazda antyczna nigdy nie miała takiego znaczenia, do jakiej doszła w średniowieczu. Z różnych powodów. Piechota była tańsza, z piechotą można było więcej zrobić,
łatwiej było wyszkolić piechura. No, poza tym koszt. Też pewnie transport, bo przerzucanie w basenie Morza Śródziemnego dużych ilości piechoty, no pewnie odbywało się wodą, tak? Tak. Tak myślę. Więc marsze nie wchodziły w grę, a na pewno nie były tak efektywne, tak? Żeby ciągnąć piechurów gdzieś z Italii na północ. Znaczy, no nie wiem, tak mi się wydaje. Znaczy na północ to może tak, natomiast w obrębie, nie wiem, powiedzmy gdzieś spod Rzymu do Grecji czy do Hiszpanii, no to raczej chyba statkiem. Z Rzymu do Grecji i do Hiszpanii statkiem. Rzymianie budowali wspaniałe drogi, więc legiony miały po czym maszerować. Mhm. Natomiast raczej unikano chyba przerzucania oddziałów konnicy z miejsc, gdzie one stacjonowały wcześniej, do jakichś obcych klimatycznie terenów. Co prawda się to nieraz zdarzało, no bo jak na przykład nastała wojna domowa w roku Trzech Cesarzy po śmierci cesarza Nerona, to trzeba było takie rzeczy robić, bo nie było wyjścia. Ale generalnie konie nie lubią zmiany ekosystemu, w którym mają walczyć. Brytyjczycy mieli straszne problemy w czasach kolonialnych i właściwie zdecydowali się zmieniać konie na bardziej przystosowane na przykład do warunków pustynnych i trzeba było przerabiać na przykład cały sprzęt jeździecki całych oddziałów, żeby pasowały do takich... No tak, to nigdy o tym nie pomyślałem, a pewnie też wiele osób nie pomyślało, że aklimatyzacja zwierzęcia w innej strefie klimatycznej, zwierzęcia, które pochodzi, nie wiem, z jakichś walijskich łąk na przykład, tak, i zawiezienie go do Kenii i tam jeżdżenie na tym, no to jest kłopot. Znaczy to jest kłopot, to znaczy teraz to jest może mniejszy kłopot, tylko duży koszt, bo teraz się koni na przykład nie transportuje statkami. Koni się transportuje samolotami. O. Albo się transportuje specjalnie przystosowanymi samochodami na krótkie dystanse. Natomiast jeżeli trzeba przywieźć konia, nie wiem, z Londynu do Dubaju albo do Argentyny, no to się odbywa transportem lotniczym. Główny problem to jest to, że zwierzę musi przebywać w pomieszczeniu w ładowni statku dosyć długo, co powoduje choroby płuc, tak ze względu na kurz, jeszcze straty z powodu choroby morskiej. No tak. Koń potrafi, może mieć chorobę morską jak człowiek, tylko problem jest taki, że jeżeli koń zwymiotuje, to jest ostatnie wymiotowanie w jego życiu. Naprawdę? Tak. O kurczę. Nie wiedziałem. Dobra, ostatnie pytanie o rekonstrukcję. Mamy masę, bardzo wielu specjalistów, którzy zajmują się rekonstruowaniem przeszłości, a potem oglądamy tę przeszłość w filmach. Czy ona według Pana, tak jak żeśmy wczoraj rozmawiali o filmie Aleksander Wielki, czy ona rzeczywiście jest tak dobrze zrekonstruowana, jak to się lubią czasem pochwalić twórcy filmów z Hollywood i innych wielkich wytwórni? Jeśli chodzi o filmy o antyku, to ja znam tylko jeden film, gdzie realia militarne były zrobione gdzieś tak na 80%, mówię o naszej polskiej produkcji Quo Vadis. Naprawdę? Kawalerowicza. Nie były w 100% dobre, bo to film się rządzi swoimi prawami. No tak. Trzeba mieć odpowiednio ładnie wyglądających żołnierzy. Na przykład gdyby ci pretorianie Nerona byli pokazywani tak, jak oni rzeczywiście funkcjonowali w rzeczywistości starożytnego Rzymu, to by widz ich nie rozpoznał, bo oni w Rzymie chodzili w togach, żeby ukryć to, że to jest dyktatura militarna. I teraz wyobraźmy sobie widza, który chce widzieć wojsko rzymskie, a ma... Tajniaków. A ma tajniaków. To jest fajne. To nie tak. Poza tym też wymogi efektu, no tak jak rozmawialiśmy o tym
koniu Aleksandra Wielkiego w tej wielkiej amerykańskiej produkcji, gdzie on był, to był koń fryzyjski, który nie miał prawa zaistnieć. No tak. W realiach macedońskich, tak samo jak wszystkie konie Zorro były fryzami, a w Kalifornii XIX-wiecznej taki koń nie miał prawa funkcjonować. No tak. Ale może na jakiejś bardzo powierzchownej zasadzie podobieństwa do czegoś to zostało. Znaczy ja rozumiem, że sztuka filmowa rządzi się swoimi prawami i to ma być widowisko. I stąd dałem te 80% naprawdę dobrze zrobione realia, jeśli chodzi o takie rzeczy kostiumowe. Aczkolwiek no, kiksów było parę. No ale oceniono ten film koszmarnie. Tak, ale no, na przykład Vinicius nie miał prawa założyć zbroi prostego legionisty, co wiemy w otwierających scenach. Tak? Widać taki moment, kiedy... Tam właśnie, może rzeczywiście z punktu widzenia rekonstrukcji to było dobre, natomiast z punktu widzenia sztuki filmowej to... Nie, ja tego, powiem Boże, nie oceniam. Katastrofa. Nie jestem krytykiem filmowym. To było straszne. Dobrze, dziękujemy bardzo. Naszym gościem był dr Radosław Gawroński z Instytutu Archeologii UKSW w Warszawie. Proszę Państwa, zakończyła się 4. konferencja Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Do usłyszenia.